Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o nowym formacie KvK, Niezłomni Wojownicy. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania, a także dziękuję za wszelkie formy wsparcia, czy to lajki, czy to komentarze. Wielkie dzięki, że jesteście tutaj ze mną na kanale. Dobrze, niezłomni wojownicy. Jest to całkiem nowy format KVK, tak, w którym mamy 6 obozów. I odwiedzimy sobie od razu taką mapę, bo są one już otwarte. Te KVK, już że tak powiem, są w toku. Ja niestety nie mam żadnego konta, które by w tym KVK było, ale spokojnie sobie tutaj zajrzymy do 12.pl, czyli do Królestwa 2312. Już kiedyś pokazywałem trochę KVK z ich udziałem, no i tutaj mamy taki, no można powiedzieć, Polski Sojusz 12 PL, który właśnie w tym KVK. Będzie walczył, tak? Tak jak powiedziałem, mamy tutaj sześć obozów, natomiast tak z daleka ciężko pokazywać, co tu się dzieje. Mamy te takie, powiedzmy, zwyczajowe budowle, tak? Czyli mamy tutaj okręgi, mamy tutaj sanktuaria. Co ciekawe, te środkowe strefy są naprawdę przeogromne. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, tak? Niesamowite ruiny też są w takich, w takich niecodziennych miejscach. tak? Tutaj, akurat, to jest chyba ołtarz ciemności, także, to wszystko tutaj mamy tak? w takich, że tak powiem, nieoczywistych miejscach. I to pewnie będzie znaczyło też, że będziemy mieli tutaj jakieś nieoczywiste taktyki. Dobrze, ale popatrzmy sobie może na tą mapę z trochę dalszej perspektywy. Ja tutaj mam zachowane zdjęcia. OK. No i tutaj yy, widzimy bardziej co się w tym KVK tak naprawdę będzie działo. Ja sobie tak powiedziałem, że yy, to KVK to jest takie jakby mniejsze Strife of the Eight. Tak mi się to przynajmniej wydaje, bo yy, jest to bardzo podobne KVK. Nie ma tutaj za dużo yy, nowości, chociaż o tych nowościach też sobie powiemy, bo, bo one są. Tak, ale można by powiedzieć, że mamy tutaj takie typowe, jakby Strife of Six. Tak? Czyli zobaczcie, najpierw otwierają się te czarne bramy, które tu są zrobione czarnymi kreskami. Tak, to akurat zapożyczyłem tą mapkę od Chizgula, więc otwierają się te strefy pomiędzy obozami, a później otwierają się te, no, tak jak powiedziałem, przeogromne strefy. Także tak naprawdę nowych stref to tutaj nie jest dużo, tak? Mamy jedną, drugą i koniec. Już w zasadzie mamy Kingsland. No i z czym się wam to kojarzy? Ze Strife of Eight. I też będzie opcja, żeby przechodzić tak naprawdę jakby w koło tej mapy. I znowu z czym to się kojarzy? Oczywiście ze Strife of Eight, tak? Że, że rzeczywiście będzie można... Tutaj przechodzić na różne strony. Natomiast te strefy, które są w środku, myślę, że tak dużych stref chyba nie ma na żadnym KvK. Także tutaj może być, no naprawdę ciekawie. Kolejne bramy, które się otwierają, to są, zdaje się, te niebieskie, czyli można tutaj przechodzić pomiędzy tymi z trefami albo czerwone, chyba czerwone są piątki, później niebieskie, na końcu otwierają się siódemki, czyli te żółte. No to już w ogóle można chodzić po całej mapie. No, i oczywiście na koniec mamy zigurat, także myślę, że jeśli chodzi o przemieszczanie się terenu, to tutaj będzie naprawdę bardzo ciekawie. A będzie ciekawie też ze względu na to, że w tym KVK wymyślono taką zasadę. Że forty można budować tylko i wyłącznie przy bramach, czyli one muszą być styczne z bramami albo tutaj e, na przykład z okręgami. I tutaj zobaczcie, e, jak to jest rozwiązane. To nie jest przypadek, że te forty wszystkie są właśnie tak wybudowane. Normalnie by tak nie wybudowali. E, ja się też na początku zastanawiałem, po co oni tutaj już przy tej bramie e, zrobili fort. Tak, ale sobie później pomyślałem, no tak, bo gdzie indziej nie było opcji, tak? Musi być styczne właśnie albo z jakąś strukturą, albo z jakąś bramą. I tutaj każdy jeden fort będzie yy, zgodny z tą zasadą. Czyli innymi słowy, nie można tutaj tworzyć jakiś, wiecie, yy, wielkich ścian fortów, wielkiego blokowania tutaj nie zrobimy po prostu i jestem bardzo ciekawy jak to będzie działało, bo wydaje mi się, że to może naprawdę wpłynąć bardzo pozytywnie na grę, że tych fortów nie będzie można zrobić aż tyle i nie wiadomo czy to nie wyjdzie jako zasada do wszystkich KvK. Tak? Myślę, że tutaj Lilith naprawdę chce, chce tą rzecz przetestować i na pewno będzie to bardzo ciekawe, tak? Także tutaj blokowanie, wiele takich, może to są też plusy i minusy, bo wiele takich taktyk, które były stosowane do tej pory, trzeba będzie odpuścić. No bo, tak jak mówię, stawianie tych fortów będzie mocno ograniczone. Oprócz tego nowością jest też to, że można tutaj zmienić atrybuty dowódcy. I co teraz? Ja przez to rozumiem. Zmienić atrybuty dowódcy. Może przejdźmy sobie na stronę dowódców, żeby to Wam lepiej pokazać. Chodzi o to, że zobaczcie. Mamy wielu dowódców, którzy mają statystyki określone dla jednostek. Czyli premia do szybkości marszu łuczników. Zwiększony atak łuczników itd. I w tym KVK możecie sobie użyć takiego artefaktu, który zmienia te atrybuty na dowolną wybraną przez Was jednostkę. No i to sprawia, że możecie sobie na przykład sprawić, żeby taki Scipio Prime był dowódcą łuczników, czyli zmienić wszystkie jego atrybuty z piechoty na łuczników. Albo taką bodykę, żeby miała wszystkie plusy do kawalerii. Albo możecie sobie zmienić, no w zasadzie kogo byście nie chcieli. Guan Yu może być w kawalerii, tak? Także tutaj naprawdę pomieszanie z poplątaniem. Myślę, że może być to ciekawe. I na pewno będzie to kwestia w tym KvK, kto znajdzie tak jakby te złote combo, tak? Chodzi mi o to... Że na pewno będzie tutaj duży miks z garnizonami i będzie duży miks z rali, tak? Czyli te typowe rali, które znamy teraz, czyli nie wiem, jak jest Zenobia, to Gilgamesh i Henry, albo Bodica i Henry, kiedy jest Flavius, trochę mogą się pozmieniać. Tak, także jestem ciekawy, jaka będzie meta akurat w tym KVK. Co ciekawe, tego artefaktu możecie użyć tylko raz. No i teraz, dla tych liderów z rali będzie to bardzo ważne, żeby wybrać dobrze. I tak samo dla liderów z garnizonu, bo będziemy mogli sobie na przykład zmienić, że Jan Żyszka będzie miał swoje atrybuty na piechotę, na przykład. Tak, myślę, że to też będzie ciekawe połączenie. No i teraz. Ciekawy jestem, co wy byście zrobili, gdybyście mieli opcję. Napiszcie w komentarzach, jakiego dowódcę byście sobie przemienili. Ja jestem 100% pewny, że wiem. Trwało to dwie sekundy moje zastanawianie się, bo można użyć tylko jednego dowódcy, to jest też taki plus i minus. Ja bym na pewno użył Newskiego, tak? Nie będę tutaj owijał w bawełnę. Na 100% zmieniłbym Newskiego na Łucznika. Bo uważam, że, że byłaby to naprawdę ostra meta, i myślę, że on by tutaj naprawdę mógł napsuć krwi właśnie w takich połączeniach z innymi łucznikami. Czyli zobaczcie sobie takie rali Bodica i Newski. naprawdę to może być grubo. Albo ewentualnie, jeśli no, to Gilga i Nevski, yy, albo jakieś inne połączenie, ale na pewno chciałbym Newskiego. Dlaczego? Ja to też patrzę z perspektywy łuczników. Tak, i ja na przykład jestem rali liderem, więc ja na pewno chciałbym kogoś zmienić na łucznika. Więc ja bym szukał wtedy i, i myślę, każdy tak może zrobić, kto jest dowódcą piechoty albo kawalerii. Pomyśleć sobie, jaki jest najlepszy dowódca, którego macie, który nie jest z tej, jakby waszej wiodącej jednostki. Tak? I wtedy możecie sobie go zmienić. Moim zdaniem, najlepszy, którego mam, którego mógłbym zmienić, to by był Newski. Chodzi mi tutaj też o rali, no bo mógłbym się oczywiście zastanowić jeszcze nad Cipro Prime. On jest też yy, bardzo dobry, natomiast on w rali, wydaje mi się, by mi się nie przydał. Natomiast yy, chciałbym bardzo zobaczyć, jak wyglądałoby takie rali, właśnie bodika. Inewski. Myślę, że ono może naprawdę robić dużą krzywdę Ej, i, i to naprawdę chętnie chciałbym zobaczyć. Także myślę, że pod tym względem to też jest ciekawe KVK, bo e, tak jak mówię, nowa meta zupełnie, tak? <coughs> Przepraszam. E, także jestem ciekawy, co takiego e, by wyszło, albo na przykład może Zenobia... W kawalerii taki garnizon, wyobraźcie sobie Zenobia i Jadwiga, albo jeszcze coś innego. No naprawdę ciężko, ciężko mi teraz wymyślać, tak, ale na pewno dla tych graczy to będzie, to będzie ciekawe. Chociaż z drugiej strony powiem tak, że graczy garnizonu raczej też są, ich, że tak powiem, to rzadka jest sytuacja, że ktoś ma garnizon np. z piechoty i oprócz tego ma wymaksowanego dowódcę z garnizonu, nie wiem, kawalerii. Tak? Czyli na przykład, jak ja mam Amanitore i Artemizję, to ja nie mam Zenobi wymaksowanej, nie mam, nie wiem, Żyżki nie mam Jadwigi, nie robię tych dowódców, więc wydaje mi się, że w garnizonie będzie to jakaś jednak rzadkość, ale może też być używana. No ale w rali to jest zupełnie, że tak powiem, inna para koloszy, bo często mamy tych najlepszych dowódców właśnie z innych, z innych jednostek zrobionych. Tak? Także no, jestem naprawdę ciekawy. Jak to będzie wyglądało. Jestem też, powiedzmy, umówiony tam z jedną osobą z sojuszu 2312, właśnie na rozmowę w Gwiazdach Roka. Mam nadzieję, że też trochę nam opowie o tym, jak to wygląda od środka i, i czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. To sobie zobaczymy. Ok, a skoro już mówię o tym KVK, to zobaczcie sobie, jak ono będzie wyglądać. Mamy tu Królestwo 2312. I na zielono to są ich sojusznicy, czyli widzimy, że to jest KvK 2 kontra 4. Tylko uwaga, te dwa królestwa, które są razem, to są naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne królestwa. Widzimy tutaj kill points, tak 430, 480 to oczywiście są tam miliardy, tak natomiast tutaj mamy te wartości mniejsze. No, ale na pewno są to bardzo, ale to bardzo mocne królestwa, takie powiedzmy, można je spokojnie przyrównać do tych królestw imperium, które będą walczyły z pozostałymi. Życzę im powodzenia i teraz nie wiem, jaki będzie plan. Na walkę natomiast to, co ja bym robił, to na pewno nie walczyłbym jeden na jednego z tym królestwem 1077, ja bym w ogóle im odpuścił, nie wchodził do tych stref, do których oni wchodzą i dopiero w momencie, kiedy można właśnie uzyskać tą przewagę 2 do 1, to wtedy warto by ich było atakować, żeby się nie wykrwawić za bardzo, na przykład w tej tutaj małej strefie. Lepiej poczekać. Chyba pierwsza strefa, w której będą mogli rzeczywiście tak zawalczyć dwa na jeden, to są te środkowe strefy. Wydaje mi się, że będzie to tam możliwe. Także ciekawie byłoby to zobaczyć. Jestem też ciekawy, jak to będzie z tymi fortami. Czy będzie ciężko ustawić sobie terytorium? Wydaje mi się, że może to być. Dosyć karkołomne czasami, tak, żeby dobrze ustawić terytorium, szczególnie w tak ogromnych strefach, tak, no, może to być naprawdę interesująca rozgrywka i zobaczcie, też bardzo łatwo będzie kontrolować strefę, bo zobaczcie, wystarczy, że w strefie okrążycie sobie wszystkie struktury i wszystkie bramy i już tak naprawdę rywal nie może się w tej strefie pojawić. Tak, Może nie wiem, yy, nie, mo nie będzie tutaj żadnego drop fordingu, że tak powiem, w tym KVK. No bo jak już sobie tyle będzie mieli czasu, żeby yy, obtoczyć te struktury, no to koniec. Strefa jest praktycznie dla rywala wtedy zamknięta. Także nie wiem, czy to będzie taki yy, plus na dłużej, czy to może jednak okaże się w pewnym sensie minusem. Życzę na pewno powodzenia. Królestwu 2312 kibicuję, no bo jak są Polacy, to zawsze kibicuję. Królestwo 1077 jest naprawdę bardzo mocne. Ja ich tam też trochę znam, bo mnie kiedyś rekrutowali raz na parę miesięcy. Oczywiście bezskutecznie, ale uważam, że to na pewno jest bardzo dobre królestwo i z nimi ciężko na pewno się będzie walczyło. ok a yy, jak Wam się wydaje, dajcie znać właśnie w tych komentarzach, jakie zrobilibyście sobie kombo. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.